dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę dzisiaj do Was ze sporą kubką przeczytanych książek. Także zapraszam do posłuchania o powieściach, ale także o książkach popularno-naukowych, które ostatnio zwróciły moją uwagę. Zaczynamy jednak od rozrywki i to rozrywki naprawdę bardzo dobrej, rozrywki na wysokim poziomie, rozrywki, która tak was wciągnie, że nie będziecie mogli przestać. Mówię tutaj o serii napisanej przez polską autorkę pod pseudonimem MMper, która napisała cztery książki z komisarzem Robertem Lwem. Ja mam tutaj trzy z nich, ponieważ czwartą, o której już kiedyś mówiłam, Gdzieś odłożyłam i w tej chwili uznałam, że nie jest mi potrzebna, ponieważ już o niej kiedyś opowiadałam. Zachęcona tą czwartą częścią pod tytułem Wicierz, sięgnęłam po trzy poprzednie i to był naprawdę bardzo dobry wybór. Pierwsza książka 629 Kości zaczyna się taką sceną grozę. Grupa nastolatków na wycieczce szkolnej w górach, gubi drogę w śnieżycy i trafia do jakiejś takiej pozornie opuszczonej chatki. Cieszą się, że mogą tam się skryć przed okropną pogodą, ale jak to młodzi ludzie zaczynają buszować po różnych zakamarkach tej chatki. I natykają się w piwnicy na skrzynki, jakieś paczuszki zawierające ludzkie kości. Oczywiście policja zostaje jak najszybciej poinformowana o tym znalezisku i wszczynają śledztwo. Bardzo szybko trafiają na ślad człowieka, do którego należy ta chatka. Natomiast bardzo długo nie potrafią mu niczego udowodnić, i nie wiedzą w ogóle, co to za kości i skąd się tam wzięły. Bardzo, bardzo. Wciągający kryminał, ale ostrzegam, on się do końca nie kończy. Nie wszystkie wątki są zamknięte w pierwszym tomie, więc najlepiej od razu zaopatrzyć się w tom drugi, w którym mamy zupełnie inną zagadkę kryminalną, ale pewne wątki kontynuowane są z pierwszego tomu. Także te dwa tomy trzeba czytać w takiej kolejności, jak zostały napisane. I najlepiej jeden za drugim. Ten drugi tom to jest, gdy nikt nie patrzy. I trzeci tom, zupełnie oddzielna historia szepty z lasu, jedynie połączona postaciami policjantów, to szepty z lasu. Szepty z lasu dzieją się w małej miejscowości poza Warszawą, w której dochodzi do prawdopodobnie zabójstwa bądź też samobójstwa. Tutaj Policjanci nie są zgodni i nie wiedzą, jak zakwalifikować ten czyn. W każdym razie w lesie zostaje znaleziona młoda dziewczyna, jest powieszona. I wiedzą, że ta dziewczyna bardzo dużo wycierpiała przed śmiercią, natomiast nie wiedzą, czy sama podjęła decyzję o tym, żeby odebrać sobie życie, czy też w ten sposób zakończyły się męczarnie jakie zadali jej sprawcy. To jest bardzo skomplikowana sprawa i Naprawdę w tej książce mnóstwo się dzieje. Powiem Wam, że trudno się oderwać tak jak od poprzednich tomów, dlatego koniecznie najlepiej zaopatrzcie się od razu w cały komplet, bo jest to jeden z najlepszych cykli kryminalnych, jakie przeczytałam od dłuższego czasu. Także bardzo serdecznie polecam MMP. Zapamiętajcie sobie to nazwisko, bo wiem, że nie jest o tej autorce bardzo głośno, a powinno być, naprawdę. Teraz mam jeszcze. Kilka cieńszych książeczek. Pierwsza z nich to książka dla dzieci. Książka pod tytułem Idea, napisana przez Annę Paszkiewicz oraz Kasię Walentynowicz. Jest to książka, która Was prawdopodobnie zaskoczy od pierwszego momentu. I już tutaj, patrzcie, będę Was teraz zaskakiwała. Ta książka jest jedną wielką, połączoną wstęgą. Z jednej strony mamy tekst oraz ilustracje, natomiast z drugiej strony, już otwieram, mamy tylko ilustracje. Już wam mówiłem o czym, o czym jest ta książka. Tytuł to idea. I ta książka opowiada o tym, jak myśl zmienia się w głowie w ideę. Następnie Idea zmienia się w marzenie, które zalega się w sercu człowieka, a następnie marzenie zmienia się w działanie. I dzięki temu, dzięki temu procesowi, ludzie mogą ze sobą współpracować. I tutaj widzimy właśnie bohaterów tej książki z tyłu, którzy mieszkają na pojedynczych, oddalonych od siebie wysepkach, są na nich samotni, ale wiedzą, że jeżeli uda im się w jakiś sposób Podjąć współpracę, skomunikować z ludźmi mieszkającymi na sąsiedniej wesepce, to już nie będą samotni i będzie ich łączył wspólny cel. Bardzo fajna, bardzo pomysłowo wydana książka dla dzieci, z treścią być może nie bardzo dziecinną, ale też taką, która jest w stanie dotrzeć do młodszego czytelnika. Także bardzo Wam to polecam. Mam także now, najnowszą książkę. Chciałam powiedzieć nowszą, bo to też prawda, ponieważ wcześniej czytałam książkę Erika Wiarda pod tytułem Porządek Dnia, teraz natomiast jeszcze cieńszą Wojnę Biedaków. I ta Wojna Biedaków jest naprawdę taką mikrą książeczką. Zaraz Wam jeszcze pokażę, jak ona wygląda w środku. Tutaj jest bardzo mało tekstu. O, zobaczcie, te, te strony nawet nie są w w pełni zapisane, także rzeczywiście czyta się to błyskawicznie. Ja nawet tej, książ tej książki nie czytałam, tylko wysłuchałam audiobooka, bo też jest. I Eric Viard pisze tutaj o y, XVI wieku. W 1524 roku w Niemczech wybucha powstanie chłopskie. Wybucha powstanie chłopskie z tego powodu, że chłopi, których cały czas karmi się tym, że ich życie Wieczne będzie o wiele lepsze, że wtedy będą mogli korzystać ze wszystkich uroków życia, zaczynają zadawać sobie pytanie, dlaczego teraz nie mogą żyć lepiej, dlaczego teraz żyją lepiej tylko warstwy uprzywilejowane, natomiast oni klepią biedę. Pojawia się przywódca, o którym Marks później mówił, że był pierwszym komunistą. I ten przywódca to Tomasz Mincer, który jest ewangelickim uczonym. I on właśnie podburza swoimi kazaniami do, do buntu przeciwko władzom, przeciwko Klerowi. To jest książka dosyć ciekawa, natomiast ze względu na tę skrótowość, ze względu na to, że autor przedstawia nam tylko takie obrazy, a nie fabułę ciągłą, trudno się to czyta i trudno się zapamiętuje. Dlatego jeżeli macie ochotę na Erika Wiarda, bardzo Wam polecam Porządek Rzeczy, ta książka uważam, że jest opcjonalna, jeżeli zakochacie się w autorze, to oczywiście. Natomiast nie zaczynałabym od tej książki. Teraz mamy czeskiego autora. Jana Tiftera, który napisał kolekcjonera śniegu z taką dosyć niepokojącą okładką. Ta książka dzieje się w dwóch planach czasowych. Pierwsze to lata 30. XX wieku, drugi plan czasowy jest współczesny. Ten w latach 30., opowiada o losach rodzin cygańskich, a także o losach Niemców na terenie Czech. Opowiada także o obozie, w którym zgromadzono niechcianą ludność czyli osoby, które w jakiś sposób nie pasowały nowoczesnemu społeczeństwu. I właśnie tam się znajdowali cyganie, czy osoby chore psychicznie, bądź też osoby uzależnione. Mamy tutaj opowieść o chłopcach, Którzy się ze sobą kolegują. Dwóch z nich to zwykli chłopcy, jeden jest niewidzialny, ale koledzy go widzą. On jest duchem chłopca, którego mama popełniła samobójstwo. I także przy okazji zabiła jego. To się nazywa w Polsce samobójstwem rozszerzonym, natomiast my doskonale wiemy, że to jest morderstwo i samobójstwo. Ten zamordowany chłopiec nie może znaleźć spokoju w trumnie u boku mamy i znajduje sobie kumpli żywych, z którymi rozrabia jak to zwykli chłopcy. Natomiast ten chłopiec duch oczywiście jest w stanie przenikać w różne miejsca i wie o różnych rzeczach, o których pozostali chłopcy nie wiedzą. Mamy też tutaj historię, Mężczyzny, który po śmierci rodziców postanawia założyć dom pogrzebowy, któremu świetnie się wiedzie, natomiast nie jest mm, pochwalany, lubiany, wybierany przez całe społeczeństwo, ponieważ mężczyzna ten mówi po niemiecku i ma korzenie niemieckie. Mamy też tutaj plan czasowy współczesny, w którym łączą nam się te wszystkie wątki. Pewnie. Uważacie, że opowiedziałam to chaotycznie i zgadzam się, ale ta książka też jest taka chaotyczna. Z różnych obrazów, z różnych planów czasowych, z różnych bohaterów, z różnych postaci musimy sobie złożyć sami całą historię. I ta historia, owszem, jest poruszająca. Ale liczyłam na to, że wywrze na mnie większe wrażenie, bo też czytałam w recenzjach, że niektórzy pisali, że to jedna z najpiękniejszych książek, które przeczytali w ostatnich czasach. Ja tak nie uważam, ale nie żałuję, że tą książkę przeczytałam. Także chciałam was nią zainteresować, abyście sami stwierdzili, czy jest to książka wow, czy też książka taka sobie. I teraz autorka, która jeszcze nigdy mnie nie zawiodła, Marie Obert. I książka pod tytułem Wcale nie jestem taka. Jest to opowieść o jednym weekendzie w jednej rodzinie, szwedzkiej rodzinie, w której ma w niedzielę dojść do konfirmacji kilkunastoletniej dziewczynki. Z tej okazji do miasta przyjeżdżają bliscy krewni tej nastolatki. Między innymi, zjawia się Hannah wraz ze swoją partnerką. Hanna nie była w domu rodzinnym od wielu lat, opuszczała go jako ta gruba, ta, która brzydko wygląda i generalnie jest takim życiowym nieudacznikiem, bo skoro gruba, to pewnie też głupia i do niczego się nie nadaje. W każdym razie tak była traktowana przez rodzinę, no i też prawdopodobnie przez kolegów, koleżanki w klasie. Ale kiedy wyjechała do miasta, wzięła się za siebie. I jest teraz przepiękną kobietą, kobietą, która jest szczupła, pewna siebie, naprawdę nieźle sobie radzi w życiu, ma kochającą partnerkę i jest w udanym związku. Natomiast kiedy wraca do swojego domu, budzą się wszystkie potwory. Ona znowu się czuje jak ta gorsza, jak ta, na którą ciągle zwracają uwagę, ma ciągle wrażenie, że patrzą jej na ręce, czy za dużo nie je i cały czas czuje się nacenzurowanym. Ten weekend naprawdę ją wykańcza. Mamy też tutaj właśnie tę dziewczynkę, która ma przystąpić do konfirmacji. Jest to Linea i ta dziewczynka daleko jest myślami od imprezy rodzinnej i od wielkiego wydarzenia, które ją czeka. Ona czuje się odrzucona przed swoją przyjaciółkę i usilnie próbuje na nowo pozyskać jej względy. Mamy też ojca Linei i brata Hannę. Który tak naprawdę był potworem rodziny, zawsze był tym synem, na którym można było polegać, który potrafił się zachować, który osiągnął jakiś tam względny sukces. Natomiast w tym momencie jego życie zaczyna się załamywać i jest na progu bardzo ważnej decyzji. Mamy jeszcze ojca Hanny i tego mężczyzny, Barda, zdaje się, który ze wszystkich sił chciałby tej swojej rodzinie jakoś pomóc i ją scalić. Piękny dramat rodzinny, dramat, w którym tak naprawdę niewiele się dzieje w takiej warstwie zewnętrznej, to znaczy nie ma tam, nikt się nie zabija, nikt się z siekierą nie gania, natomiast bardzo dużo dzieje się w warstwie psychologicznej. I to jest książka, o której naprawdę trudno zapomnieć, tak jak o poprzednich książkach tej autorki. Także bardzo, bardzo Wam polecam. I ostatnia książka, którą na dzisiaj przygotowałam, to jest książka z typu takich, które czytam przed snem, ponieważ ja przed snem zazwyczaj czytam dopóki nie zasnę. Kiedy już widzę, że zamykają mi się oczy, a zamykają mi się oczy nawet na najbardziej wciągającej książce. Po prostu jak mam spać, to śpię i nie ma, że książka mnie powstrzyma przed snem. Ale wolę nie czytać książek przed snem, które wywołują we mnie jakieś negatywne emocje, ponieważ bardzo często to, co czytałam przed snem, śni mi się później w nocy. Więc, jak rozumiecie, wolałabym nie czytać o zabójstwach, o jakichś krwawych scenach, o gwałtach czy o rzeczach, które mogłyby mnie straszyć podczas snu. Dlatego książki przed snem zazwyczaj są to książki popularno-naukowe. Z których czegoś się dowiaduję, ale które też tak spokojnie kołyszą mnie do snu i mogę liczyć na to, że nie będę miał koszmarów po nich. I jedną z takich książek jest ta. Jest to książka napisana przez profesora Antoniego Mączaka, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Pewnie pomyślicie, że brzmi głupio i że głupie. I absolutnie nie. Okazuje się, że już w XVI wieku, tak naprawdę, w Europie kwitła turystyka. Co bogaci wysyłali swoje dzieci do innych krajów, aby po pierwsze uczyły się języków, po drugie, żeby zbierały doświadczenie życiowe, a po trzecie, żeby korzystały z oferty działających tam uczelni, uniwersytetów. Tak więc, na przykład, Mikołaj Kopernie, Kopernik studiował w Padwie. Tak więc na przykład różni możni synowie naszych królów, czy książąt, czy arystokratów, także byli wysyłani za granicę, najczęściej pod opieką jakiegoś mężczyzny, który miał się opiekować ich wydatkami i dbać o ich bezpieczeństwo, aby poznawali świat, aby też wprowadzali po powrocie now nowinki w różnych dziedzinach życia w Polsce. I mamy tutaj Antoniego Mączaka. Który przestudiował w czytelniach na całym świecie, tak naprawdę, różne pisma, pamiętniki podróżników, którzy w XVI i w XVII wieku podróżowali po Europie. Są wśród nich Polacy, ale także bardzo dużo podróżników zagranicznych, czy to Anglików, Niemców czy Francuzów. I profesor postanowił napisać z tego książkę, którą ułożył w takim bardzo, Ciekawym porządku. Tutaj absolutnie nie ma chaosu, ponieważ są rozdziały, które na przykład mówią o tym, jak wyglądały drogi, jak wyglądały karczmy, w jakich językach się ludzie porozumiewali, co jedzono w czasie podróży, czy podróże były niebezpieczne, jak wyglądał stosunek do kobiet i czy kobiety też podróżowały, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest tutaj mnóstwo cytatów z tych pism, które. Profesor studiował, aby tę książkę napisać. Czyta się to naprawdę wyśmienicie. I powiem wam jedną rzecz. Ta książka mi się przyśniła. Jeden rozdział opowiada o tym, w jaki sposób porozumiewali się podróżnicy i mówi, że istniały już wtedy tak zwane rozmówki. I te rozmówki przytacza w tej książce autor, i tam są takim językiem staropolskim napisane na przykład Hej gospodarzu. Co ino dzisiaj macie do jedzenia. I ja sobie czytałam te rozmówki przed snem, po czym zasnęłam, i cały sen przyśnił mi się właśnie takim językiem. Było to przeurocze, życzę sobie więcej takich snów, ponieważ kiedy się obudziłam, to naprawdę z uśmiechem na ustach, ponieważ miałam wrażenie, że nauczyłam się nowego języka. Także polecam Wam takie książki do czytania przed snem, ale nie tylko. Jeżeli lubicie czytać takie książki także w ciągu dnia, to one jak najbardziej się nadają. Także jeszcze raz życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Polecam! I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was dzisiaj jakąś książką. Mieliśmy szeroki przekrój, bardzo duży miśmarz tematyczny, czasowy, gatunkowy, więc myślę, że każdy z Was mógł znaleźć coś dla siebie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia za tydzień! pa, pa pa pa! pa.